Siemano widzowie, jestem aktualnie przy jaskini Yetiego i słuchajcie, przyszedłem tutaj po to, żeby się rozejrzeć i ewentualnie nawiązać z nim jakiś kontakt z tego powodu, że jestem ciekaw, czy jesteśmy w stanie w ogóle z nim jakoś porozmawiać, czy on potrafi mówić, bo tego jeszcze za bardzo nie wiemy. Wiemy tylko, że on gdzieś tutaj łazi, jakieś dziwne rzeczy robi. Tu jest jakieś dziwne coś, nie wiem o co chodzi, jakiś taki jakby pokój powstał, nie wiem o co chodzi totalnie, ale jestem tutaj i jest totalna cisza i w ogóle nie ma tutaj nikogo. Mam wrażenie, że w ogóle, wiecie, że on się stąd wyniósł, czy coś takiego, nie wiem, jeszcze sprawdzę tutaj na dole, tutaj gdzie byliśmy zazwyczaj. Zanim rozpoczniemy, nie udało mi się wejść. Zanim rozpoczniemy, no to poproszę was zostawienie łapki w górę i zasubskrybowanie kanału, żeby być na bieżąco, ponieważ filmy są codziennie. Ej! Ojejku, pajęczyna mnie tu chwyciła. To jest, dobra. Nie mogę wejść do środka, no nie zdążę. Zasubskrybowanie kanału, bo filmy są codziennie o godzinie 19.19 i o 14.14 są również na drugim. No nie, nie wejdę tam, po prostu nie wytrzymam. Jak on to skonstruował, jak on potrafi tak szybko tam wejść, a ja mam z tym... Nie! Dobra, całe 10 minut dzisiejszego odcinka jest, spróbujemy wejść do tego ukrytego pokoju. Nie, no nie wytrzymam, wypchnęło mnie to. Nie, widzowie, ja tu mam jakiś duży problem. Nie, no kurczę! 3 dni później. No nie, jeszcze ta pajęczyna, no nie. Dobra, teraz mi się uda. Dobra, w końcu, jest! Okej, dobra, jesteśmy na dole. Dalej są tutaj te bałwany, więc nie wiem, czy on to odnalazł, czy nie, ale on się chyba wyniósł po tym, jak my zrobiliśmy tego pranka z tymi bałwanami, bo on tutaj totalnie nie chce przebywać. Nie wiem, o co tutaj chodzi, w ogóle tutaj go nie widuję. Tu są jeszcze jakieś rzeczy, ale ogólnie tak jakby się zraził do tego miejsca i nie chciał tu być. Wezmę trochę śniegu, może mi się przydać, ten lód też, a on na pewno nie zauważy, bo on ma go tak dużo, że mega dużo. Wezmę sobie troszkę tego lodu, ponieważ on, wiecie, może się jakoś przydać do jakiegoś może pranka na kimś i tak dalej, więc tak sobie dla pewności coś podbiorę. O, może tutaj nie, bo tutaj się już jakby wyłania jakieś tam inne, o nie, tutaj też. Dobra, to tyle mi wystarczy na razie. Dobra, wychodzę, no tutaj go nie ma, więc tutaj nic nie ogarniemy w tym temacie. Ja jeszcze skorzystając z chwilki, poproszę was o wbicie na Szczypson Plusa, ponieważ tam odcinki są codziennie o 14.14 i dzisiaj pojawił się bardzo fajny odcinek, wyścig youtuberów w kulkach, więc jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam, bardzo fajny odcinek, mam nadzieję, że wam się spodoba. Link do kanału jest oczywiście w opisie. Dobra, wiecie co, nie ma tutaj tego Yetiego, wracam na chatę, bo to bez sensu, wiecie, jeżeli ja tutaj przyszedłem, przygotowałem się, zabrałem sobie potem na niewidzialność, w razie jakby musiał wypić i tak dalej. Nie ma go tutaj, więc no nie uda nam się nic tutaj ogarnąć. Wracam z powrotem na wioskę z tego powodu, że może zajmiemy się jakimiś innymi rzeczami, przygotujemy może jakąś bazę pod tego Yetiego, tak żeby po prostu, wiecie, żeby być bezpiecznym, żeby na spokojnie, jeżeli on gdzieś jakoś zaatakuje, żebyśmy mieli się gdzie schować. No bo tak naprawdę nie mamy żadnego bunkra, nic takiego, a przydałoby się coś takiego zrobić. Mi się wydaje, że jakiś bunkier taki, wiecie, taki przeciw Yetiemu, czyli jakiś, nie wiem, gdzieś gdzie jest ciepło po prostu, bo on ewidentnie lubi lód. No i tutaj ciągle zamraża, to patrzcie, pokażę wam tutaj co... Ty, on krąży tam wokół tej fontanny. Ej, dobra, on jest napalionowy, ale patrzcie, widzicie jak to jest już zamrożone? I tam w ogóle, ja już widziałem jakieś tam, że się zamraża... O, tam, jest zamrożony kawałek tej rzeki, więc to już, kurde, jest, nie wiem, to jest dziwne. Dobra, on jest koło tej fontanny, co on tam robi? Dobra, wiecie co, ja sobie zejdę jakoś tutaj na dół, rozleję wodę. O, udało mi się, dobra, fajnie. Dobra, schodzimy tutaj. On tam, gdzie on jest? A, jest dalej tam koło fontanny, dobra, myślałem, bo mi się pomyliło z tym golemem, że on tam jest. Dobra, schodzimy sobie tutaj na dół, tak żeby on mnie nie zauważył tutaj, to jest najważniejsze, bo skoro on już jest napalionowy, to musi coś tutaj chcieć, więc ja sobie chętnie sprawdzę, co on tutaj takiego planuje, bo to jest coraz bardziej dziwne, że on tutaj krąży gdzieś w ogóle. Dobra, idzie jakby tyłem, nie wiem o co chodzi, wraca? Czy coś takiego? Nie wiem. Mięso, czemu on rozrzuca mięso? O co mu chodzi? Ale dziwne, totalnie. Dobra, czekajcie, zejdę. O nie, tu mnie może zauważyć. Szybko tutaj. Dobra, tutaj się schowajmy. Gdzie on jest? Tam. Okej, on ciągle... Nie, on czy będzie rozwalać mu ten dom? Ten bzykowi? Ej, czemu tam są otwarte drzwi? Czy on mu się włamywał do chaty? Ej, nie, to już jest przesada. On się nie dość, że włamał ostatnio do mnie, to jeszcze teraz widzę, że są otwarte drzwi do bzyka, więc prawdopodobnie mógł się włamać do niego. Mam nadzieję, że nas nie okrada w żaden sposób, bo to by było najgorsze. Najcenniejsze rzeczy trzeba gdzieś po prostu przenieść najlepiej, bo to jest bardzo ryzykowne teraz takie trzymanie tego. Dobra, przejdę sobie tutaj. Co tu robi tyle diaksów? O co tutaj chodzi? Ej, to dalej bije, jak jestem na shifcie, naprawdę? Dobra, wiecie co, nie wiem, po co ja tutaj wlazłem na ten parapet. Okej, ogarnijmy, gdzie on jest, bo go troszkę zgubiłem. A tam jest, okej. Okej, czy... O nie, on tu znowu śnieg stawia. Dobra, czekajcie. Nie, no dlaczego mi tam stawiasz śnieg? Jezu, jak mnie to denerwuje, już mam dość tego śniegu, naprawdę. Zima się kończy, a tu w tym Minecraftie to ta zima się dopiero zaczyna. Bo on ciągle ten śnieg wszędzie rozkłada, to jest nienormalne to jest, nie, mega mi się to nie podoba. Dobra, czekajcie, gdzie on jest? O kurde, co on robi tam na górze?
Co jest grane? Czekajcie. O, skoczy na dół. No nie, i taką wieżę tu zostawi, naprawdę. No nie. Wiecie co, ja chyba wypiję sobie potę na niewidzialność, tak żebym mógł bliżej chyba stawać. Skoro już ją mam akurat też, bo tak mi trochę niewygodnie z daleko, jest duże ryzyko, że mnie zauważy, wiecie o co chodzi. Więc może wypiję ją, skoro już ją mam, to wykorzystajmy to. Zjemy sobie te kurczaka, żeby mieć życia więcej, odłóżmy to, nie mam żadnej zbroi, fajnie. Możemy tu, okej, on zostawia jakoś to, czyli on umie pisać, okej. Wieża ze śniegu chciał napisać, no ale źle napisał, dobra. Idzie dalej sobie gdzieś tutaj i teraz co on tu będzie kminił? Beznadziejna jest ta wieża ze śniegu, szczerze przyznam i... Szkoda, że to nie spada jak taki, wiecie, jak piasek, to by mu to całe zniszczył jedną pochodnią. Dobra, on... Nie, on... Czy on idzie do... Nie, on znowu idzie do mnie. Ja nie wytrzymam. Ostatnio... O, będzie murował teraz, zamrażał cały staw. To jest nienormalne. Jak on zamrozi tam kiedyś ten staw u mnie, to się pogniewamy. To się bardzo, bardzo pogniewamy, nie? No, ale od niego jedzie, ale od niego cuchnie, Boże, on ciągle to zgniłe mięso je. Niedobre. Dobra, stawia kolejną tabliczkę, czyli on jakieś informacje zostawia, ale dziwne jest to mega, że on tak tutaj sobie swobodnie chodzi i dziwne jest to, że nikt go jeszcze nie zaatakował, wiecie o co chodzi? Nie niszczyć śniegu, bardzo zabawne. No nie no, ale ty niszczy mi pole, no nie rób mi takich rzeczy! Co jest grane? Ja nie rozumiem tego, dlaczego on niszczy pole? O, nie, zabrałem nasiona do łapy niechcący. Dobra, czy on będzie poznawać teraz kobylstoniarkę? Kobylstoniarkę, Boże, generator kobla? Ale mi wywalił bombę. Nie spodziewałem się tego totalnie. Dobra, chowamy się tutaj, ja nie mogę, przecież byłem niewidzialny. Ej, dobra, czyli on wie, że ktoś tutaj krąży. Chyba, że jest głupi. Jest taka możliwość. Dobra, on coś tam rozkminia. Nie rozwalaj tego. No nie wytrzymam. Nie mam strzał, żeby w niego strzelić. Muszę ogarnąć strzały. Czekajcie, wiecie co, ja mam pomysł. Ja ogarnę sobie też jakieś tabliczki. Może sobie napiszę do niego jakąś wiadomość, skoro on umie pisać. Nie, czy on mi zamroził? Nie! On mi zamroził wodę, ale on tam pułapkę zrobił, widzieliście to? Ale pułapkę... O, Yeti zrobił... To pierwszy kobl, który wykopał. No tak, chłop się posługuje tylko śniegiem. A tutaj nagle kobla wykopał, no niesamowite. Dobra, czekajcie, ogarnijmy sobie tabliczki. Nie mam żadnego, ja nie wiem, ja już mam taki deficyt tych wszystkich narzędzi. Ja nie wiem, gdzie to mi wszystko znikło, naprawdę, ja to wszystko już wykorzystałem. Trzeba znowu gdzieś pójść i znowu nazbierać rzeczy jakieś, bo tu jest naprawdę lipa. Dobra, mamy trzy te, wezmę sobie, zrobię jeszcze. Ja jeszcze jedną zrobię tutaj taką, a dlaczego by nie. Dobra, mamy sześć tabliczek, to nam w zupełności wystarczy. Zrobimy tak, odłóżmy ten śnieg, on mi nie jest potrzebny na razie, dobra, tu. Okej, wychodzimy, gdzie on jest teraz? Muszę go znaleźć, bo... Nie, no on to mrozi tu całe. Czy on... Czemu on wrzuca lód do ognia? Nie rozumiem tego. Ale dobra, czekajcie, ogarnijmy to. Wezmę to rozwalę tym, bo będę miał przynajmniej... O nie! Dobra, to trzeba zamurować, bo zapomniałem, że on tutaj to zniszczył. Kurde, jak mnie to denerwuje, dlaczego on tutaj takie rzeczy niszczy? Nie, Dobra, czekajcie, czy on... Co on robi? Nie rozumiem, co on robi, ale kręci się. Nie wiem po co. Po co on się tu kręci? Nic tutaj nie robi pozytywnego, zostawia masę śniegu. Nie wiem totalnie, co mam o nim myśleć. Chciałbym z nim porozmawiać, ale w sumie ja nawet nie wiem, czy on umie mówić, no ale chyba umie, skoro on umie pisać. Nie, no zamurował mi wodę, no nie! Błagam, co ty robisz? Co ty robisz? Zostaw mnie w spokoju tutaj. Dlaczego takie rzeczy mi tutaj... O, tabliczkę stawia jakoś, dobra, zobaczmy, co on tutaj pisze. Zamrożony wodospad. Jeszcze patrzę, jak z błędem. Wodospad. 4 minuty jeszcze mam poty na niewidzialność, więc wiecie co, ja zrobię tak. Nie chcę z nim się konfrontować, ale zrobię tak, że zostawię mu jakąś tabliczkę i spróbuję z nim porozmawiać jakoś. Czekajcie, czy on będzie iść do Emilii? Gdzie co? On zostawia kolejną tabliczkę. Dobra, zostawiam mu tabliczkę. Kim jesteś i co tutaj robisz? Dobra, zostawiam mu taką tabliczkę i zobaczymy co on... O! Widzi to, jest kolejne... Emilcia, o co? O co mu chodzi? Czekajcie, nie rozumiem tego. Dobra, czy odpiszę coś na to? Czy jednak nie odpiszę? Zobaczymy, co napiszę. Dobra, uwaga. Czekamy na tą informację. Kim jesteś? Zostaw mnie. Ty. Dobra, czekajcie. Jakie zostaw mnie? Robimy tak. Piszemy mu... co mu napisać? Napiszmy mu... dlaczego tutaj chodzisz? Co... od nas...
chcesz? Powinien napisać, czego od nas chcesz, ale dobra, co od nas chcesz, on pisze z błędami, to na pewno ogarnie. Dobra, co on tu pisze? Chodź do jaskini. Co? Jakiej jaskini? Nie ma takiej możliwości, rozwalamy to. Rozwalamy to, żeby nie mógł tutaj stawiać takich tabliczek. On będzie, kurczę, zwabiał Emilię, będzie zwabiał jakieś inne osoby tam do tej swojej jaskini. Nie ma tam chodzenia, kurczę. Dobra, co on tutaj napisze teraz takiego ciekawego? Jestem ciekaw. Kim jesteś? Ty, ja ci dam duchu jeden? Jest? Jaki duchu? Nie jestem duchem. No, nie zmieściło mi się napis duchem, dodam tak M. Nie jestem duchem. Czego chcesz? Niech odpowie, co on tutaj chce robić, bo ja tego totalnie nie rozumiem. Jest jakaś... Dziwne to jest strasznie, że on tutaj krąży. Dobra, co on tu napisze? Mam nadzieję, że to, wiecie, jakby chciałbym wierzyć w to, że on nie chce nic zrobić złego, nie? Ale takie mam podejrzenie, że tutaj, kurczę, no, jakby chciał coś zrobić dobrego, to by tutaj jakby się nie kręcił. Nie powiem, zostaw Emilię... Co? Czego chcesz od Emilii? Nie no, co on robi? Co on zamraża to całe wejście? Ej, to jest podejrzane, czekajcie, wejdę do środka tutaj na szybko. Ile mam jeszcze? 1,5 minuty mam jeszcze poty. Dobra, jesteśmy tu w środku. Teraz tak, zróbmy może... Dobra, chcesz być tam zamurowany? Okej, nie ma problemu. No i też będzie zamurowany. O, rozwala to. Dobra, dostał ciosa. Dobra, uciekamy tak, żeby mnie nie zauważył. Kurczę, ale dlaczego my tutaj się kręcimy? Proszę, nie powinniśmy tu wchodzić. Kurczę, co on tu robi? O co mu chodzi? Czekaj. Prawie odkrył moją bazę, co jest grane? Dobra, Emilia jej nie odnalazła tyle czasu, a on ją odkrył prawie dwie minuty. Dobra, czekajcie, musimy stąd wyjść, muszę go jakoś zwabić. Dobra, zwabiamy go. Dobra, tu jest tabliczka, on jej jeszcze nie widział w ogóle. Czego chcesz od Emilii? O, i teraz odpiszę. Dobra, bardzo fajnie. Teraz robimy tak, bierzemy sobie to. Oczywiście bierzemy sobie to, zbieramy się kierką, tak, żeby mieć te bloki dla siebie. Okej, dobra, zebraliśmy tego trochę. Emilia fajna, tak. Zostaw Emilię. Wracaj do swojej jaskini i nie przychodź tutaj. No i ciekawe co z tym zrobi, bo wiecie, no on tu, no on napisze coś teraz jakiś, wiecie, że on nie zostawi jej i tak dalej, no takie wiadomo, dobra, rozwalamy to na szybkości, tak, żeby tego tutaj nie było, tego tutaj nie może być, dobra, tutaj nie ma żadnego syfu, wykorzystaliśmy czas, kiedy on tutaj się rozpisywał. Ty, walony jeden, ja ci nie odpuszczę. O nie, 9 sekund. Dobra, już z nim nie rozmawiamy, wchodzimy do tej tajnej bazy, w takim razie muszę tutaj wejść. To jest jedyne bezpieczne miejsce, w którym mogę jakkolwiek... Dlaczego nie mogę tutaj przejść? Co jest grane? No proszę, dobra, jest. Wchodzimy do środka i zostawiamy tego Yetiego, dobra. Było ryzyko, dobrze, że spojrzałem, bo bym się przy nim pojawił, ale teraz możemy się czuć bezpiecznie. Mam nadzieję, że on się stąd wyniesie i tak dalej. No nie wiem totalnie, o co chodzi, bo on pisze jakieś tabliczki, coś do Emilii, że mam ich zostawić i tak dalej. Nie wiem, nie rozumiem tego totalnie. W każdym razie, no, to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Widzimy się na kolejnym filmie już jutro o godzinie 19:19 i też na plusie się widzimy na wiadomo, na filmach codziennie o 14:14. Jeszcze raz przypominam o tym, że tam bardzo fajny materiał wleciał z kulek, więc jeżeli chcecie zobaczyć, a bardzo fajny odcinek z wyścigu youtuberów kulkami, więc wydaje mi się, że warto zobaczyć. Zapraszam bardzo serdecznie na kanał, tam, prawda, wszystko już jakby sobie, że tak powiem, śmiga. No i to tyle, dziękuję bardzo za oglądanie, widzimy się jutro, pozdro, cześć!